Ta tablica pamiątkowa powstała z myślą o zmarłym w ubiegłym roku dziennikarzu, społeczniku i nauczycielu akademickim Wojciechu Słodkowskim. Od kilku lat przyjeżdżał do Sanoka i razem ze swoim przyjacielem, również dziennikarzem Wojciechem Barczakiem, prowadził warsztaty dla studentów z łódzkiej filmówki. Czuliśmy taką wewnętrzną potrzebę, żeby w ten sposób upamiętnić ten czas, który Wojtek spędził w Sanoku. Często chwalił i mówił o Bieszczadach, o Sanoku. Cenił nasze miasto i powiat za spokój, za koloryt, za barwność różnych wydarzeń, miejsc i historii, które tutaj mają. I dlatego postanowiliśmy ufundować taką tablicę, odsłonić. To będzie też dla nas takie miejsce symboliczne, żebyśmy mogli zapalić świeczkę na przykład 1 listopada i też, żeby osoby, które gdzieś się kiedykolwiek miały kontakt z Wojtkiem, pamiętały, przechodząc tutaj, widząc tą tablicę. Czy by się cieszył? Nie sądzę. Nie sądzę. Chociaż pewnie by z litością tak machnął głową, przymrużył oczy i powiedział, no dobrze, chcecie to mać. Tak by pewnie zrobił. Bo bywał grymaśny, bywał dosadny, ale bywał też dowcipny. Każdego roku w obozach dziennikarskich brali udział także studenci z Sanoka. Lekcje ze Słodkiem wspominają z sentymentem. Wojtek był bardzo ciekawą osobą. Często potrafił skrytykować, ale bardzo konstruktywnie. Nigdy nie zniechęcał studentów do pracy, tylko wręcz do wysiłku. Także wszystkie materiały tylko na tym zyskiwały. No nie ukrywam, że Wojtek stanowił na tym obozie zawsze taką dyscyplinę merytoryczną. Ja troszeczkę na wariackich papierach czasami studentom pozwalałem na wiele rzeczy, a Wojtek był tą osobą, która w sposób czasami dosyć stanowczy wymuszała pewną dyscyplinę merytoryczną. I w tym roku, kiedy już Wojtka na obozie nie było, ja często miałem taki dylemat, czy nie nazbyt wiele młodzieży pozwalam. Merytorycznie oczywiście mówię o działalności reporterskiej. Podczas warsztatów powstaje cykl reportaży o ludziach, miejscach oraz historii Sanoka i okolic. Materiały filmowe są później idealną promocją regionu. Z naszej perspektywy jest to ważna rzecz, z tego względu, że kolejne osoby przyjeżdżają do powiatu sanockiego, bardzo często, które nigdy nie miały okazji tutaj być. Poza tym jest możliwość pracy z nimi i też zaczynają korzystać osoby z powiatu sanockiego, bo nawiązała się współpraca między Łodzią a Sanokiem, między PWSZ-em a Uniwersytetem Łódzkim. No i to się sprawdza. Patrząc na te wszystkie materiały, na pokazy, które organizujemy, to też wzbudza ciekawość osób. Reportaże, jakie powstały w ramach obozu dziennikarskiego, będziemy publikować raz w tygodniu po Pulsie Tygodnia oraz na portalu isanok.pl. Pierwszym z nich będzie materiał o Sewerynie Gajdzie, akordeoniście z Olszanicy, wychowanku Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku.